Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym jest przyszłością. Wykorzystanie tego, co nam daje sztuczna inteligencja, powinno być badane i rozwijane. Sztuczna inteligencja jest w stanie uzupełnić nas w tych obszarach i tych aspektach, w których wyczerpaliśmy już swoje możliwości albo jesteśmy u kresu tych możliwości. Targeting, tak, wykrywanie, rozpoznawanie celów, odnajdowanie przeciwnika pośród tłumu ludzi, są to obszary, w których sztuczna inteligencja na pewno może wiele, wiele nas wspomóc. Czy sztuczna inteligencja powinna współ, uczestniczyć w procesie niszczenia przeciwnika? Tutaj pytanie o etyczne sprawy wojny, o etyczne sprawy prowadzenia walki. Na pewno wsparcie procesu decyzyjnego przez sztuczną inteligencję jest czymś, czego powinniśmy, co powinniśmy rozwijać i co powinniśmy badać. Technika wspiera przeciwnika czy wspiera nas w takich procesach jak maskowanie, a żeby przeciwstawić się tym, tym działaniom, właśnie powinniśmy wykorzystywać sztuczną inteligencję i algorytmy. Przede wszystkim głębokie uczenie, bo jest to jedna z dziedzin sztucznej inteligencji, która stoi naprawdę daje wiele możliwości, może w ten sposób powiem, daje wiele możliwości, których my bardzo często w wojskowości, mam takie wrażenie, nie dostrzegamy. Taktyka walki lekkiej piechoty skupia się przede wszystkim na tym, że jest ona w pewien sposób niekonwencjonalną taktyką. Skupia się na rozproszeniu poddziałów, skupia się na tym, żeby ten pododdział działał w terenie sprzyjającym jego działalności i przede wszystkim powinna działać, powinna wpływać na przeciwnika w sposób przede wszystkim nękający, taki, żeby uporczywością swoich działań utrudniać bądź zakłócać jego działanie. Sztuczna inteligencja w takim działaniu, no, aż się prosi o jej wykorzystanie, ponieważ... Szybkość i precyzja podjęcia decyzji to jest jeden z podstawowych problemów dowódcy podczas realizacji działań w trakcie prowadzenia walki. Im szybciej podejmie decyzję, im ona będzie bardziej precyzyjna, tym większe powodzenie jego działań. I właśnie tutaj sztuczna inteligencja mogłaby ten proces nam zdecydowanie uprościć. Jest, na świecie jest wiele różnych produktów. Między innymi w Stanach Zjednoczonych testowane są bardzo poważnie okulary, które mają wprowadzić pewne dodatkowe współczynniki pewne dodatkowe receptory, których ludzki organizm jest pozbawiony, właśnie po to, żeby uprościć proces decyzyjny i po to, żeby ten proces decyzyjny był jak najwyższej jakości, żeby był nieomylny.